Cześć, witam was wszystkich w nowym filmie na moim kanale. Ostatnio mieliście okazję zobaczyć nadrzewnego ptasznika z Afryki, a dzisiaj też będziemy zajmować się przedstawicielem fauny tej części Starego Świata. Jednak nie będziemy bujać w kolonach drzew, a zejdziemy bliżej korzeni. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie nowe pudełko dla młodej samiczki Pterinohylus hordatus. Mieliście okazję ją zobaczyć już na feedingu i też zaobserwować, że wyrosła trochę ze swojego dotychczasowego domku, więc dostanie nowy. Jest to ten sam rodzaj, co wszystkim znany Murinus. No chyba, że komuś nieznany, to możesz się wrócić do któregoś z moich poprzednich filmów, bo tym gatunkiem też już się zajmowałem na kanale. No ale wracając, Hordatus i Murinus to ten sam rodzaj, więc z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, jak się będzie gwiazda dzisiejszego filmu zachowywać. No ale nie ma co uprzedzać faktów, bo zaraz będziemy mieli okazję zobaczyć to wszystko na własne oczy. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym wszystkim wam życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych świąt i żebyście jak najszybciej mogli spotkać się ze swoimi bliskimi. Niestety na bogatego zająca już za późno, ale mam nadzieję, że zrobiliście mu ładne gniazdko i was obdarował jakimś fajnym upominkiem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp, zatem zapraszam do oglądania. Ostatnio nie było pająka na początku filmu, ale dzisiaj już będzie, znaczy właściwie to jest. Mamy to szczęście, że pająk siedzi sobie na wierzchu, a nie gdzieś schowany, więc z chęcią... Chociaż pająk jest zadowolony z mniejszym, bo gdzieś tu wyskakuje, o, pracę w kadr. Więc z chęcią to wykorzystam i wy pewnie chętnie sobie popatrzycie. Widzimy, że jest to pająk dość ciemny, no ale to już jakby możecie sobie sami zaobserwować. Więc ja nie będę się na ten temat rozgadywał. Starczy powiedzieć, że mimo, że nie ma tutaj zbyt dużo kolorów, to i tak Hordatus ma swój urok, ale to co komuś się podoba i dla kogo ma jakiś urok, to już kwestia gustu, także też nie będę wypowiadał. Mi się podoba. Taki ciemny, trochę złotawy. Naprawdę bardzo fajny pajączek. Tu nawet od boku widzicie jej wylinkę. O, znowu gdzieś też tu ptać. Także całkiem ładny. Dobra, chyba już się na ten moment na niego napatrzyliśmy. To przechodzimy sobie dalej. A ja już sobie uszykowałem tutaj wszystko, co będzie mi potrzebne, żeby zaaranżować ten pojemnik. Jeżeli czegoś nie uszykowałem, wpadnę na pomysł, że hej, fajnie by coś tu wyglądało, no to oczywiście dołożę, ale na razie mamy na stole to, czyli no dwie miarki torfu, który będzie służył jako podłoże dla pająka. Takie dwa kawałki korka. Na pewno zrobię z nich jakąś imitację, jakieś groty, jamy, żeby pajączek miał gdzie zamieszkać, gdzie ubić gniazdko. Mam też takie, to jest kawałek liany, jakieś takie właśnie białe korzonki. Zobaczymy, może coś z tego też wejdzie. Tu mam taką roślinkę. Najbardziej w sumie do tego terrarium, patrząc po biotopie, chyba pasowałyby jakieś suche trawy, coś takiego. No jednak nie mam suchych traw, ale mam takie zielonkawo-różowawe roślinki, także myślę, że to się nada. Zobaczymy, jak będzie na to miejsce. Oczywiście porost dla detalingu i mech robotek. Mech. Raczej nie mech, raczej grzyb. Ale dobra, już mniejsza. Teraz ja sobie to poprzesuwam i podejdziemy trochę bliżej. Już jestem gotowy, także zaczynamy. Tylko jedna miarka. Uszykowałem dwie, bo nie wiem konkretnie ile tutaj tego wejdzie. Trochę poubijać. Wiecie, nie mogę wsypać za dużo, bo to jest wentylacja dosyć nisko zrobiona. Może jeszcze trochę na tą stronę wysypię z tej. O. Ubijamy. Dobra. Powiedzmy, że coś takiego. Znaczy wilgotnością torfu się nie przejmujcie, bo ja to zwykle po odcinku po prostu, jeżeli jest zbyt suchy, to po prostu go zwilżam, a nie robię tego na filmach, bo potem woda i tam takie rzeczy wszystkie. Dobra, mniejsza. Teraz spróbujemy sobie ustawić jakoś kawałki kory. Może jeden w ten sposób, a drugi jakoś tak. To jest w sumie się tak nawet składa trochę.
gdzieś tutaj i w ten sposób pająk ma w tym miejscu wejść się do swojej jamki i myślę, że no tam zrobi gniazdo. Teraz mam tą roślinkę i czy ja ją będę tutaj gdzieś upychał? Może wezmę sobie dwa takie i gdzieś tutaj włożę z tyłu. Spróbujemy to zrobić na przykład w taki sposób. Zobaczymy, jak to będzie z pajęczyną i tak dalej, ale w sumie nie wygląda chyba na razie najgorzej. Także to tak sobie zostawię. Teraz mam tutaj te korzonki. I z tych korzonków, czy ja jakiegoś tutaj będę używał, żeby to wyciąć. Poustawić tak, żeby to jakoś w miarę stabilnie stało. O, zróbmy coś takiego, żeby tutaj przez ten pojemnik też coś szło. Tak. O, zostawmy to tak. Teraz damy sobie trochę chrobotka. Tutaj kawałek. Weźmy pod korzeń z tej strony. I w sumie może jeszcze pod tą, pod ten biały korzonek. O, coś takiego. I zróbmy sobie jeszcze porosty. O, o, i może z tej strony damy porosta. I może jeszcze tam z tyłu tak wrzucę. O. Coś takiego. Wiecie co? Tutaj ta część pojemnika mi się wydaje jakaś taka pusta, także spróbujmy jeszcze coś tu zrobić. Nie wiem. Roślinka tutaj. Już nie, bo to jest przód. Z tej strony jest przód pojemnika, także jeżeli coś jakby większego dam z przodu, to zasłoni cały widok, także jest kompletnie bez sensu. Także poczekajcie sekundkę. O, i mam kamyczki. I spróbujemy może w tą część rzucić sobie właśnie, już wam pokazuję, takie kamyczki. I powiedzmy, że dodam sobie tutaj leżały. Tak, o. I coś takiego. Teraz już na tym torfie coś mamy. Ja myślę, że ten pojemnik w tym momencie jest już skończony. Prezentuje się tak. Teraz wiecie co? Tu jest takie... Dobra, damy jeszcze więcej porostów tutaj w to miejsce, żeby za tym korkiem nie było tak pusto. O. I teraz mamy coś takiego. Myślę, że pająk będzie zadowolony, a już kiedyś tam wspominałem wam, że pająkowi wyskrój to właściwie wisi i tak jak będzie chciał to zrobić po swojemu, no ale na razie ma jako tako ładnie, myślę, więc nie pozostaje nic innego niż przełożyć pająka do tego pudełka, a potem zrobić o nim info gatunkowe. Dobra, jestem już przygotowany do przekładania, procedura standardowa, pudełko do miski, żeby spowolnić pająka w razie ucieczki. Tym, że dzisiaj to pudełko, w którym jest pająk, włożyłem tego dużego, bo po prostu nie mieści mi się w miejscu. Otwieramy tutaj. To jest zabezpieczenie dodatkowe, żeby pająka lekko przyblokować. I zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. O, widzicie już. Pąsa szubana. Nie jest tak wysoko. Ale no, widzisz to. Widzisz? Poczekajcie. Tak będzie lepiej widzieć w ustawie. O, widzicie? Jest skubany agresywnie. Agresywny, bo to on. Już mamy zęby na wierzchu. Łapy do góry. I no co? Jak teraz po dużej pęsety, to zaraz mi ją ukąsi. Także w sumie może zmienimy trochę taktykę. Plan miałem taki, że położę pająka, to znaczy pudełko z pająkiem właśnie w ten sposób i
może po jakiejś, wiecie, płaskiej powierzchni niepionowej będzie chciał chętnie wyjść. Pająk stwierdził, że odwali Spidermana i wbiegł sobie na wieczko. Jest w tym momencie, niestety teraz tego nie widzicie, ale jest tutaj w tym miejscu. Także spróbujemy właśnie to wykorzystać. Ja tutaj już mam otwarty pojemnik. I zobaczcie, muszę tutaj zabezpieczyć trochę mocniej, żeby odpylić wieczko. Cyk. O, widzicie? Jest pająk tutaj właśnie na wieczku. Teraz może spróbujemy go przegonić. O, i jest przełożony. Tylko się robimy pojemnik. O, małunki. Ty mi się tutaj nigdzie nie wybieraj. Zamykamy. I po robocie. Teraz zrobimy sobie info gatunkowe o gatunku Pterinophilus hordatus. Jak wspominałem na początku filmu, jest to ptasznik, który występuje w Afryce. Kraj, w którym możemy go spotkać, to państwo znajdujące się w czołówce państw Afryki Zachodniej, jeżeli chodzi o uprzemysłowienie. Jeśli ktoś chciałby znaleźć to państwo na mapie, to polecam szukać na równiku, bo można powiedzieć, że to państwo dzieli, równik dzieli to państwo jakby na takie dwie równe części. Jak komuś bardzo się nudzi, albo też z innego powodu chciałby sobie sam rozwiązać zagadkę, o jaki kraj chodzi, to teraz wam dam chwilę. Wiem, co w tym czasie przychodzi. Bo nie za daleko, o, widzicie, już się powodzi. O, tak, no, już mu się ten domek spodobał. Okej. Okay. Pająkowi domek spodobał się aż za bardzo, bo aktualnie no nie chce z niego wyjść. Próbowałem go stamtąd wygonić. Nie chce współpracować. No a wiecie, musiałbym to wszystko rozebrać, na dodatkowy stres go znowu narażać, a no nie chcę tego robić. Jeżeli mieliście za mało pająka, konkretnie tego w dzisiejszym filmie, no to na pewno na Instagramie pojawią się jakieś zdjęcia. Także wbijajcie na Instagrama, niedługo coś powinno być. A teraz wracamy sobie do info gatunkowego i rozwiązania naszej zagadki. Prawidłowa odpowiedź to Kenia. To było na tyle z tych zagadek i ciekawostek, choć w sumie chyba jeszcze jedna się pojawi. Ogólnie ostatnio były pozytywne komentarze właśnie na temat takich wstawek, więc dzisiaj macie o Kenii. Jednak na tym nie kończy się zasięg występowania Pterinophilus hordatus, bo można je też spotkać w Tanzanii. Niektóre źródła podają jeszcze też państwa sąsiadujące z wyżej wymienionymi, ale Tanzania i Kenia pojawiają się zawsze, więc te dwa, o tych dwóch wam wspominam. Jak ktoś chce bardziej konkretny punkt, to można szukać u podnóży góry Kilimandżaro. Swoją drogą jest to najwyższa góra Afryki i ogólnie składa się z trzech szczytów, które są pozostałościami po wulkanach. Najwyższy szczyt ma prawie 5900 metrów nad poziomem morza. Jak ktoś miał kiedyś okazję widzieć rysy, to trzeba postawić rysy na jeszcze jednych rysach i jeszcze chyba trochę by brakło. Biotop, jaki ten pająk zamieszkuje, to stepy i sawanny, ale też lasy. Swoje gniazda oplata pajęczyną, choć mam wrażenie, że Pterinophilus murinus robi tej pajęczyny więcej, no ale może to cecha osobnicza, albo no tylko mi się wydaje. Możecie sobie porównać te dwa pająki. Dzisiaj widzieliście, jak pajęczynował Pterinophilus hordatus na początku filmu, a wcześniej mogliście zobaczyć, jak to robi murinus. Jeśli chodzi o rozmiary, jakie Pterinophilus hordatus osiąga, to nie są one ani za duże, ani za małe. Samiczki osiągają jakieś 5-6 cm długości ciała, samce tak do 4. Długość życia samiczek to nawet ponad 10 lat, samce oczywiście krócej i myślę, że jakiś rok powinny dociągnąć. Terrarium, jakie byłoby odpowiednie dla takiego dorosłego osobnika, to myślę, że 30x30x30. Wilgotność na poziomie 60-70%, a temperatura 26 stopni. Ogólnie pająk ten nie jest polecany dla początkujących. Jak inni przedstawiciele rodzaju Pterinophilus są uważane za silnie jadowite, szybkie i agresywne, no trzeba na nie uważać. Tu wam tak wspomnę, że zwykle moje filmy wyglądają tak, że przekładam pająka, możecie zobaczyć, jak on się zachowuje i może to odbiegać od tego, co potem o nim mówię. Musicie pamiętać, że ptasznik, z którym ja właśnie pracuję, na którego właśnie patrzycie,
jest tylko jakby jednym przedstawicielem, jednym osobnikiem danego gatunku. No i każdy może zachowywać się trochę inaczej. No ja już miałem okazję na przykład pracować z agresywnymi, opiekować się agresywnymi pająkami z rodzaju Brachypelma, która jest uważana za, no który rodzaj jest uważany za jednak pająki dosyć spokojne, no jak może się okazać, nie bardzo. No widzieliście, ten tutaj pokazał trochę różki, znaczy bardziej powinienem powiedzieć helicery. No ale jak już z tego wieczka, to tam jakoś w miarę poszedł tak jak chciałem. Teraz oczywiście odwalił manianę i się po prostu schował i go nie ma. No. Ale to chyba już było na tyle, jeżeli chodzi o info gatunkowe. Także przechodzimy sobie do zakończenia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Jeśli się Wam podobało mimo wszystko, to zostawcie łapkę w górę. No jeżeli nie, to oczywiście w dół. Możecie dać znać, dlaczego to Wam się nie podobało. Zapraszam Was też do sekcji komentarzy, gdzie możecie wyrazić opinię właśnie na temat moich filmów albo zadać mi jakieś pytanie. Jeżeli będę umiał, to na pewno chętnie Wam pomogę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to możecie zasubskrybować mój kanał. A ja się będę z Wami żegnał. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego na te święta. No i też ogólnie na resztę roku. I do zobaczenia następnym razem.